28 юнаків та 4 керівники брали участь у польсько-українському обміні учнів. Діти з Фасівського ліцею-інтернату та початкової шкіли Доброго та Щепанова знаходилися з 2 по 9 вересня 2019 року у Вікторово. W wymianie polsko-ukraińskiej wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych Szczepanowa i z Dąbrowy oraz z liceum Fastowskiego szkoły z internatem. W wymianie wzięło udział 28 uczniów i 4 opiekunów. Nasz projekt miał miejsce w ośrodku w Wiktorowie od 2 do 9 września 2019 roku. Підлітковий обмін учнями – це зустріч молодих людей, які працюють над спільно обраним проєктом. Говорячи про український та польський обмін, головною темою нашого незабутнього обміну була співпраця між українцями та поляками під час дружніх змагань. Wymiana to spotkanie młodzieży z 2 różnych krajów pracujących wspólnie na jednym temacie. W naszym przypadku spotkała się młodzież z Polski i Ukrainy, a tematem naszego spotkania była niezapomniana wymiana, w której poznawaliśmy podwórkowe gry i zabawy z Polski i Ukrainy. Poznaliśmy polskie oraz ukraińskie gry z dawnych lat. Poćwiczyliśmy je, dobrze się przy tym bawiąc. Po czym wykonaliśmy do nich tutoriale i napisaliśmy instrukcje. Ми дізналися про польські та українські народні ігри з минулого, і нам було дуже весело в них грати. Ще ми записали інструкції до ігор і зняли про них навчальне відео. Окрім цього, ми ще записали інтерв'ю, де розповіли, чому це є важливою частиною міжнародного обміну. Також ми дізналися про польські народні танці. Цей проєкт нам потрібен для того, щоб краще пізнати культуру 2 братніх народів, для покращення навиків спілкування з людьми інших національностей та відкриття чогось нового для кожного з нас. Варто брати удział в цьому проєкті, аби лепіше познати культуру 2 братніх народовості. Під час обміну ми навчилися співпрацювати в команді, особливо під час того, як грали польські та українські ігри. Також ми знайшли спільні для обох країн. Ми підвищили рівень англійської мови та відкрили для себе абсолютно нову польську мову. Ми дізналися про нові танці і знайшли для себе спільні, наприклад, бельгійська полька. Научилися ще нових танців і довідалися, що ніхто не знає зарівно на Україні, як і в Польщі. Нав'язалися нові приязні. Przekonaliśmy się, że łatwo nawiązać przyjaźń z człowiekiem innej narodowości. Dany projekt my uważamy, że jest успішним w tym, że nasze dzieci nauczyły się komunikować między sobą. Oni nie zmagali się, a разом спільно йшли до перемоги. Окрім того, що вони пізнали один одного, познайомилися, вони ще, ми спільно разом всі дали можливість нашим дітям доторкнутися до культури наших народів, народу Польщі і народу України, до наших спільних традицій, до народу України, до народу Польщі. Так як повідомила Юлія, w czasie projektu wymiany międzynarodowej dzieci się bardzo dużo uczą od siebie i się zaprzyjaźniają, ale żeby taki projekt mógł powstać, wymaga bardzo dużo pracy, począwszy od tego, że koordynator projektu, w naszym przypadku pani Beata, musi ten projekt naprawdę dobrze napisać i dobrze opracować, przygotować wszystko, i kończywszy na naszej pracy jako opiekunów i pracy dzieci. Wszyscy tutaj naprawdę ciężko pracujemy, począwszy od samego rana do wieczora mamy mnóstwo zajęć i te zajęcia właśnie integrują nasze dzieci. Zajęcia w tym projekcie uczniowie uczyli się gier polskich i ukraińskich. Dzięki temu właśnie się bardzo zaprzyjaźniali i uczyli się komunikacji między sobą. I bardzo ważne są rezultaty na koniec naszej wymiany, dlatego że młodzież musi wypracować to, co zaplanowaliśmy, a między innymi księgę gier i zabaw polskich i ukraińskich w formie online i w formie dokumentu. Również tutoriale, czyli instrukcje wideo z grami, a także wywiady, co im dała ta wymiana i czego się nauczyli dzięki tej wymianie. To są takie najważniejsze rzeczy, które młodzież musi wykonać na końcu tej wymiany. Wiele ludzi mi zadaje pytanie, dlaczego robimy te wymiany. No, głównym powodem tych wymian jest to, że nasi uczniowie
naszych szkół z terenu gminy Dąbrowa. Mają przede wszystkim kontakt z innymi mieszkańcami, nie tylko Polski, ale przede wszystkim innych krajów, czyli ze swoimi rówieśnikami z innych szkół, z terenu Europy. Ale przede wszystkim to jest też nauka jednych od drugich. Przede wszystkim uczą się języka, nowych kultur, nowych wyzwań. I te wymiany po prostu powodują, że cały czas nasza młodzież ma szansę się rozwijać, ale też zobaczyć, jak wyglądają inne szkoły, jak młodzież z innych krajów, co robi, jak się zachowuje, poznają inne kręgi kulturowe i to naszą młodzież w takim przypadku bardzo dużo wzbogaca.